jesteśmy po przerwie w kolejnym odcinku Book High Story. Mamy tutaj Sylwię i Olę. Dziewczyny odpowiedziały już na piąte pytanie. Nie poznały jeszcze odpowiedzi, do czego za chwilę przejdziemy i będziemy potem grać o próg gwarantowany. No, o ile oczywiście wasza zaznaczona odpowiedź C, Enklawa. Zaczynam się już stresować, bo jednak ten Cormoran Strike tak nie do końca przyszedł. Jest prawidłowa, bo pytanie właśnie było o Cormorana Strike'a, która książka nie wchodzi w skład cyklu o Cormoranie Strike'u. Zaznaczyłyście odpowiedź C, Enklawa. Byłyście raczej pewne, bardziej była pewna Ola niż Sylwia. Tak. Ale Sylwia ufa, więc powiedzmy, że tak jest. I teraz zobaczymy. Jakby powiem tak, Enklawa to tytuł książki, które napisał Jarmirosz Mróz. Więc jest to prawidłowa odpowiedź. Ale Harris też napisał Enklawę, albo w ogóle teraz... Kojarzę, że była taka okładka, że była Enklawa na środku. Mhm. Tak. I chyba było dookoła coś jakoś tak, że na ten napis. Podchwytliwe. Jak reszta tych, które się tutaj powiem, też będzie podchwytliwa, bo zbliżamy super, się teraz bardziej do finału. Oj, już się stresuję. Także to. Lecimy do pytania o próg gwarantowany. Próg numer 2. Więc to nie było robię się poważnie. To jeszcze nie było próg, dopiero teraz pytanie numer 6. No to się boję. Więc jak teraz odpowiedzieć na prawdę wstyd? Możemy być spokojne. Nie, jeszcze nie, dopiero po tym pytaniu. Uwaga, pytanie numer 6. Wskaż, kogo dotyczą trzy pierwsze sylwetki poprzedzające własny pokój Virginia Woolf w wydaniu z 2019 roku. Pierwsze trzy. Odpowiedź A. Bartosiewicz, Wojdyło, Kozyry. Odpowiedź B. Bator, Cieleskiej, Wojdyło. Odpowiedź C. Bartosiewicz, Bator, Wojciechowskiej. Odpowiedź D. Bartosiewicz, Bator, Cieleskiej. Wiesz, że patrzę na ciebie, bo ja to nie... Czytałam to i ja pamiętam, że ja miałam taki... Podzieliłam to sobie mniej więcej tak na parę dni. I że w pierwszy dzień przeczytałam trzy pierwsze, a w drugi, no, te trzy pozostałe. I pamiętam, że w tej drugiej trójce na pewno była Wojciechowska, bo to było jedno z takich, na które czekałam. I po prostu się nie mogłam doczekać. Wydaje mi się, że pierwsza była Bartosiewicz. Więc wtedy odpada ci na pewno B i C, skoro Wojciechowska. Tak, czyli nie musimy brać już 50-50. O ile macie rację, oczywiście. I no ja się tym muszę zdać. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Wojdyło, bo to też była po prostu kobieta miazga, bo miałam akurat nie tak długo. 2-3 tygodnie wcześniej byłam akurat na spotkaniu w Krakowie, było, co się super trafiło. Właśnie była między innymi pani Wojdyło. I na jej też ten wstęp czekałam na jej sylwetkę. I ona chyba też była w tej drugiej trójce, więc jakby... Tak zostaje to Debar, Tosiewicz, Bator i Cieleska. Na ile jesteś pewna? Powiem ci tak, 97,9. O kurde. Ale... Czy to wystarczająco? Bo Kozyry specjalnie jakoś tak bardziej nie kojarzyłam w porównaniu do pozostałych. No, i ona tak na 99,9 była w tej drugiej. Więc ja bym jednak szła z tym D, z Bartosiewicz, Bator i Cieleska. Przepraszam, się wysłowić nie potrafię. Bo... Ja, tak jak ty w poprzednim pytaniu, ja teraz muszę tutaj kompletnie zaufać tobie. W razie czego macie jeszcze wszystkie cztery koła dostępne. Teraz właśnie może dołączyło jest, się koło ale... z podpowiedzią. Ale szkoda mnie. Szkoda, bo zwłaszcza, że ja to później czytałam po trzy, bo tego było sześć wszystkich. Cztery pytania później zostaną, jeśli tak, mi się więc... uda i cztery koła. I ja bym tobie tutaj zaufała pytanie, najbardziej. Że jeżeli nie uda wam się strzelić w to pytanie, to potem może nie być już okazji do wykorzystania kół. Bartosiewicz była na pewno w tej pierwszej. Czy możemy poprosić Urbańskiego, żebyś nie odbywał? Idziemy z odpowiedzią D, czyli Bartosiewicz, Bator, Cieleska. Ufam tobie. No. Ostatecznie. Tak. Gacie wabang. Tak. Raz się żyje. Raz się żyje. Tak. Miałaś rację na pewno, Sylwia, z tym, że Wojciechowska była w drugiej połowie. To było piąte albo szóste. Tak. Zgadza się. Więc na pewno nie jest to odpowiedź C. Bartosiewicz, Bator, Wojciechowska. Mogę wam powiedzieć, że pierwsza kobieta, pierwsze nazwisko zaczyna się na literę B. Jak odkrywcze i pomocnie. Na literę B, więc jak widzicie, każda z tych czterech odpowiedzi mogła być, poza tą Wojciechowską. Triki. Wojdyło, Kozyra, Cieleska, Bator. Nie dręcz nas. Troszkę muszę was podręczyć. Zwłaszcza, że zrobiłyście naprawdę... Kiedy ty to sobie czytałaś? Ja to czytałam w czerwcu. Niedawno. Jakoś tak końcem czerwca chyba. Niedawno. Więc to... No więc powinnaś doskonale znać tą kolejność, Sylwia. Mówię, czekaj. Bartosiewicz... Mogłabyś się... Wiem, ale chodzi mi o taką dokładną kolejność.
to to w sumie, no to dobra, to była tak, Bartosiewicz, Bator, Cieleska. Później była, nie wiem czy nie, no w każdym razie, pierwsze trzy to dobra, były. Dobra, dawaj to D. Jeszcze jest mi bardzo przykro, bo miałam nadzieję, że wreszcie ktoś odpadnie na wcześniejszym pytaniu, ale niestety znowu jest to prawidłowa odpowiedź. Bardzo dobrze wam idzie, dziewczyny. To jest podejrzane. To teraz będzie. Nie miałyście wcześniej dostępu do pytań na pewno? Nie! Jesteśmy tak mądre. Prowadzimy kanały o książkach. Wiesz, żaden facet nie współtworzy tej inicjatywy pięknej, jaką są bookhajserzy, więc ciężko było uzyskać jakiś dostęp. A, rozumiem, więc... rozumiem w tę stronę. No dobrze, to zobaczymy, jak wam pójdzie przy pytaniu numer 7. O co Feyre spytała Suriela w Dworze Mgieł i Furii? Mgieł i Furii, drugi tom. Drugi tom. I cztery odpowiedzi. A. Kto jest jej towarzyszem? B. Gdzie znaleźć odtrutkę dla rysa? C. Gdzie znajduje się księga tchnień? D. Kim jest grzeźbiący w kościach? Okej, okay, trochę rozkminę. Time. To jest drugi tom i Suriel to był taki dziwny ja stwór. Ja wiem, jakby... Tak. No ten taki fancy bici. Tak. Bardzo lubiona postać w ogóle. Słuchaj, ja ci od razu powiem, jaki jest mój typ, ale to nie są żadne odpowiedzi. Dobrze. Myślisz? Tak. Bo to w drugim... Ale to był drugi tom i oni tam była ta akcja, jak ich napadli w lesie chyba. Tak i właśnie... I... Słuchaj, na pewno... coś się stało. Przecież te strzały takie były. I to nie było coś z tym? W sensie... To nie było w tym Słuchaj, momencie? Słuchaj, może zacznijmy od odrzucenia. Odrzucam kompletnie rzeźbiącego w kościach, ponieważ on pojawia się w tomie trzecim. Tak. Gdzie znajduje się Księga Tchnień? W ogóle Księgi Tchnień to nie jest w ogóle ta historia. Kto jest jej towarzyszem? No, wydaje mi się, że tam chodziło o to. A ty mówisz, że gdzie znaleźć odtrutkę dla rysa? Mi się wydaje, że to mogło być wtedy, jak ono już tak wiesz, był półżywy. Ja w ogóle tego nie mogę sobie... Ale on był półżywy na koniec pierwszej... Nie. To było w drugiej. I co mu się stało, że on był półżywy? No, tam ich chyba napadli. Pamiętajcie o tym, że macie jeszcze cztery koła. Na pewno jakieś wykorzystamy. Ja bym tak wzięła jakieś, i teraz tak, podpowiedź. Podpowiedź? Wziąłem podpowiedź. Dwie mamy wykluczone, CD, więc nie ma sensu 50-50. No, tak. Dzbanom nie ufam. Może być różnie. I wiem, że... Nie, ja bym wzięła podpowiedź. Teraz podpowiedź? A nie? Tak. To dobra. Przepraszam, dobra. Nie chcę być nie, tutaj... Nie, dobra. No. Podpowiedź. Podpowiedź, tak. Ostatecznie. Tak. Wykorzystujemy koło. W takim razie podpowiedzią jest to, że bohaterowie lecieli z obozu Ilerów. Więc jakby... Wydaje mi się, że to było to B, że wtedy, wiesz... Nie pamiętam, jak to się dokładnie zaczęło, ale że ona czego tam zaciągnęła później do jaskini, czy coś takiego poranionego. To kiedy się odegrało to, że ona koniecznie musiała się dowiedzieć, kto jest jej towarzyszem? I to też jej powiedziało jakieś stworzenie. Shit. Bierzemy dzbana? Tak. Ostatecznie? Tak, dzbana Ule. Tak. Dzbana Ule. Tak. Tak. Dzwonimy do dzbana Uli. W takim razie poprosimy dzbana Ule. Ula jest już z nami, dziewczyny, przeczytajcie dzbanowi Uli pytanie. O co Feyre spytała Suriela w Dworze Mgieł i Furii? A. Kto jest jej towarzyszem? B. Gdzie znaleźć odtrutkę dla rysa? C. Gdzie znajduje się księga tchnień? D. Kim jest rzeźbiący w kościach? Macie szczęście, bo dwory to mój styl i po pierwsze na pewno nie Księga Tchnień, bo ona się w ogóle pytała dwa razy Suriela, o to raz w pierwszej części o panią na A, drugi raz w drugiej części i na pewno co tam jest, Księga Tchnień na pewno nie. Rzeźbiący w kościach kim też jest? Też na pewno nie, on był w drugim tomie i w trzecim tomie. W drugim tomie się poznali, w trzecim poszli. Więc zostaje kto jest jej towarzyszem i gdzie jest odtrutka dla jej. Czyli to co... Moją odpowiedzią jest B. Okay. Bo towarzysz wyszedł przez przypadek. Ho. Tak, i ona była wtedy okay. W takim szoku. Ola. Tak. Dobrze, to tak. Tak. Czyli widzę, że jesteście ufamy naszemu... Tak, ufacie dzbanowi. Tak. Totalnie. Pierwszy dzban, który się sprawdził. Tak. Pierwszy dzban, który się sprawdził, to prawda akurat, patrząc na poprzednie odcinki. Więc zaznaczamy, gdzie znaleźć odtrutkę dla Esa, odpowiedź B. Dobrego dzbana wybrałyście, bo to jest prawidłowa odpowiedź. Znowu idzie wam za dobrze, znowu was muszę za to opiedzielić, ale chyba nie będziemy już tracić czasu i przejdziemy do pytania numer 8. A pytanie numer 8 brzmi:
O jakim mieście rozmawiają studenci filologii klasycznej z tajemnej historii, gdy Richard zagaduje ich po raz pierwszy? I cztery odpowiedzi. A. Sparta. B. Kartagina. C. Korfu. D. Teby. Jakby... Bardzo dobra książka, bardzo naprawdę. Tak, zgadza się. Znasz odpowiedź? Ja nie... Tak się zastanawiam chyba, że co najmniej dwie były wymienione generalnie w książce. Mogło tak być. I... Kojarzy mi się ogólnie... A ty czytałaś tylną? Zaczęłam, ale nie przeczytałam do końca. No, wiesz, jak ale zaczęłaś, to mogłaś dojść do tego. Fragmencie. Ale kompletnie nic. Nie. Ja ci powiem tak, ja mam dwie takie... Zastanawiają mnie Teby, ale to jest takie trochę... Wydaje mi się, że było o Kartaginie coś. A czy to jest na samym początku książki? Pierwsze spotkanie Richarda z resztą bohaterów tajemnej. To jest jeden z pierwszych oddziałów tak naprawdę. Bo Korfu to nie. Przynajmniej w sensie... To jest niby takie, żebym powiedziała, że to w ogóle bym tego tutaj nie brała pod uwagę, ale to może być takie podchwytliwe. Ja bym tutaj wzięła 50-50. Dobra, ja jestem jak najbardziej za. Ostatecznie tym. Tak. W takim razie zostaje odpowiedź B i C. Kartagina i Korfu. Więc... To nie było zrobione specjalnie, tak mam w piku. Masz jakieś podejrzenia? W sensie... Kartagina mi tak cały czas od początku było takie światełko, powiedzmy, ale z drugiej strony jest to Korfu, które może być takim tricky. I się zastanawiam, czy to nie będzie po prostu takim... Słuchaj, ty musisz podjąć tę decyzję. No. To będzie bolesne. Widzę, że Ola elegancko zrzuca cały ciężar. Ja bym poszła w taką złotą zasadę i dała B. W sensie, jeśli nie jesteś w 100% pewna, dawaj B. No ja jakby Korfu w ogóle z tym nie kojarzę, więc no to z tego względu też bym... A zaszalejmy. Szalejecie. No, najwyżej nie będzie nagród. Tak. Ostatecznie. Tak. Najwyżej wrócimy na piechotę do domu. No. W podpowiedzi, którą mogłybyście tutaj wykorzystać, ale nie wykorzystałyście, bo to koło zostało wykorzystane wcześniej, było... Miasto nie leży w Grecji. Jest tutaj tylko jedno miasto, które nie leży w Grecji. I jest to Kartagina. Więc Sylwia bardzo uważnie czytałaś początek tajemnej historii. Starałam się naprawdę. Tak, bardzo dobrze. Dziewczyny, zostały wam dwa pytania. I przepraszam, jakie koła? Jedno chyba. Wymiana pytania. Jedno koło ratunkowe. Okay, więc musicie go bardzo uważnie używać. Uwaga, pytanie numer 9. Które z poniższych stworzeń nie przyjęły statusu istot zaproponowanego przez Ministerstwo Magii? Odpowiedź A. Gobliny. Odpowiedź B. Trytony. C. Wilkołaki. D. Skrzaty domowe. O kurczę. Jak? Nie przyjęły statusu istot zaproponowanego. Kurczę, gobliny. Dzbany wykorzystałyśmy. Zostało nam wymiana pytania. Ale między gobliny a trytony się mierzy. W sensie, bo wiesz o co chodzi? Gobliny były zawsze kontra. Obecne. I one zawsze stały w kontrze do wszystkiego, co proponowało ministerstwo. Były wojny z goblinami. Goblinami, bardzo dobrze. Bo to są te stwory, mi się wydaje, że ty jakby dużo bardziej ogarniasz temat. Ale to nic nie znaczy. Mówiłaś, że gobliny albo trytony. Dlaczego trytony? Bo trytony też są takie... Bo pytanie od razu sugeruje, że będzie to ta grupa, która się stawia jakby... Nie przyjęły statusu istot, więc jest zawsze tak. Trytony są strasznie wredne. I gobliny, pamiętam, że wiecznie były problemy z goblinami, były wojny z goblinami, było o tym nawet, pamiętam z historii magii, że były gobliny. Co tam jeszcze się działo? Był ten okropny goblin w siódmej części, jak on się nazywał, który oszukał Harry'ego. Tak, kiedy... Właśnie. Słuchaj, ja bym była za goblinami, ale możemy... A dlaczego nie wilkołaki i skrzaty domowe? Skrzaty domowe to wiesz, po co się? Skrzaty domowe kompletnie wychodzą z dyskusji. Wilkołaki... Też niebezpieczne stworzenia. Ale myślę, że one są jednak trochę poza jednak tą... Tak. Podejrzanymi, jeśli chodzi o te pytania. Tylko właśnie, czy trytony? Ja bym dawała gobliny, ale od razu mówię, że to jest taki strzał i ja nie daję za to głowy. Ale i gdybym miała podjąć teraz sama decyzję, to byłyby to gobliny. Sylwia?
To teraz ja zaufam Oli i teraz. Ale jakby co, to się na mnie nie pogniewa. Nie, macie jeszcze jedno koło ratunkowe. Zastanawiam się właśnie, czy... Możecie to pytanie wymienić. Ale czy nie będzie gorsze, czy nie no będzie właśnie. Typu, że żadna z nas nie kojarzy? Nie, ja bym... No. Nie wiem, to musisz ty podjąć decyzję. Nie, tym razem ja tym dała... razem ty. Dobrze, to ja bym dała gobliny. No to... Podejmijmy to, tak. Stawiamy. Ostatecznie. Mhm. Definitywnie. Tak. Zaznaczam. Miałyście rację z tym, że skrzaty domowe to pucusie, więc przyjęły status istot magicznych w ministerstwie. Zaproponowane przez Ministerstwo Magii miłe, fajne skrzaty. Wilkołaki również przyjęły ten status. Gobliny i trytony. Pozwolę sobie zamknąć tablet. A, przegrałyśmy. I powiedzieć wam, że była to odpowiedź B, trytony. Co? Ale i tak było, jakby prawie finał. Dobry trop, bo rzeczywiście i trytony, i gobliny powodowały sporo problemów, ale jednak chodziło stricte o trytony, więc... No bywa. Pierwsza przegrana w Book High Sayach. Chyba o to wam chodziło. W sensie, powiem tak, patrząc po tym, jak dobrze wam szło na początku, ja bym się tym w ogóle nie przejmowała, bo naprawdę pięknie wam poszło. Więc no, ale będą nagrody. Macie dwa progi gwarantowane, nagrody będą wędrowały do nas i co? I to by było na tyle. Was tymczasem zapraszamy na naszego Facebooka, gdzie trwają konkursy do wygrania, w których będą kody rabatowe do księgarni Tania Książka. Wpadajcie na Facebooka, obserwujcie dziewczyny, napiszcie im, że bardzo dobrze im szło, bo naprawdę się mega postarały i do zobaczenia w następnym odcinku.